Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesiczam, Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Jak widzicie, właśnie aktualnie Sulejówek stoi, ponieważ przejeżdża pociąg przed przejazd kolejowy, więc całe rondo stanęło i wszystkie skrzyżowania i ulice w obrębie tego miejsca. Na szczęście niedługo to się zmieni, bo jest planowany w tym miejscu nowy tunel, dzięki czemu nie będzie takich korków i też ma być zmniejszony ruch w tym miejscu dla samochodów. Natomiast zerknijmy sobie może dokładnie, jak to ma wyglądać i co się tutaj ze sobą połączy. Połączy się ze sobą ulica Przejazd i Zygmunta Krasińskiego. Na tym ciągu powstanie nowy tunel. Pozostałe ulice będą przebudowane i przeprojektowane tak, że będą zupełnie inaczej wyglądać. Na przykład ulica po prawej stronie, która teraz się znajduje na ekranie wzdłuż linii kolejowej, czyli ulica Komandantów II Wojny Światowej, będzie przedłużona do ulicy Stanisława Staszica. Tutaj się ciągnie teraz tutaj właśnie mniej więcej na środku ekranu się zaczyna i idzie tak w prawo. Przez ten cały parking plac, czyli targowisko w Sulejówku, będzie się ciągnąć połączenie. Następnie skrzyżowanie Stanisława Staszica i Władysława Reymonta będzie zlikwidowane. W tym miejscu nie będzie skrzyżowania, bo będzie jeszcze wyjazd z tunelu, natomiast całe skrzyżowanie przeciągnie się dalej i będzie bezpośrednio łączyć się przez skwer pamięci na Władysława Reymonta, Bartosza Głowackiego i Zygmunta Krasińskiego. Mniej więcej w tym miejscu się to połączy jako jedno większe skrzyżowanie. Teraz po lewej stronie widzicie teraz po lewej stronie tam mniej więcej ze drzewami. To jeszcze dolecimy tam spokojnie, więc będzie lepiej to widoczne. Po drugiej stronie również będzie trochę przebudowy. Ulica, która teraz po prawej stronie się ciągnie wzdłuż torów i dojeżdża do ronda, będzie połączona z tą ulicą, która jest po drugiej stronie ronda. Czyli ulica Dworcowa i Kolejowa połączą się w jedną całość. Następnie ulica, którą teraz widzimy na środku ekranu, która dojeżdża do ronda, czyli ulica Dzielna, połączy się z rondem, ze skrzyżowaniem, które tam powstanie, a ulica Przejazd i ulica Zygmunta Krasińskiego przyjadą dołem, nie będzie takiego dużego skrzyżowania w tym miejscu, będzie ona dopiero dalej przy Jana Sobieskiego, znaczy przy Jana III Sobieskiego i Stefana Okrzei. Tam dopiero będzie można wyjechać na skrzyżowania i ulice, które się znajdują w okolicy. Sam tunel będzie mieć po jednym pasie w każdym kierunku, będzie ciąg dla pieszych i rowerzystów i przestrzeń tylko i wyłącznie dla pieszych, czyli będą dwie części dla pieszych i jedna część dla rowerzystów wspólna z pieszymi. Będą też windy. Co jeszcze można powiedzieć? Sam tunel ma zostać zbudowany całkiem niedługo. A konkretnie jak zakończy się budowa tunelu w Sulejówku. Wtedy rozpocznie się budowa tunelu w Sulejówku Miłosnej. Takie są plany. Sama inwestycja ma być zakończona do trzeciego kwartału 2025 roku i postępowanie już tutaj bezpośrednio na wykonanie robót miało się toczyć w 2022 roku. Czy tak było? No tego wam nie powiem, po prostu nie wiem, ale z tego co słyszałem, chyba jednak tak faktycznie się wydarzyło. Co jeszcze z ciekawostek, to jest to, że sam tunel będzie mieć długość 90 metrów i jego całkowity koszt inwestycji, przynajmniej, czekajcie, próbuję to znaleźć, to jest około 100 milionów złotych netto. Buduje to razem ze sobą PKP Polskie Linie Kolejowe i bez miasto Sulejówek. Dogadali się i w ten sposób to będą realizować. Są podzieleni bezpośrednio na poszczególne części. Sam tunel powstanie w relacji, tak jak teraz lecimy, na jednym i drugim ujęciu. Tutaj, jak powiedziałem, będzie ulica przejeżdżać przez samo targowisko. Tego skrzyżowania nie będzie. Tu będzie jeszcze wyjazd z tunelu, a tu na zakręcie będzie nowe skrzyżowanie i będzie przejazd właśnie przez ten skwer, który się znajdował po lewej stronie. Zetknijmy sobie teraz jeszcze, to rondo całkowicie zniknie, wjazdy teraz kolejno po lewej, pierwszy i drugi bliżej nas będą ze sobą połączone w ramach skrzyżowania i po prawej stronie ulica się połączy, żeby mogła przejechać na drugą stronę. Natomiast ulice pozostałe będą łączyć się w tunelu, tutaj następnie ulica po lewej stronie będzie przejeżdżać dalej, bezpośrednio przez targowisko, skręcać tam dalej do tej ulicy, którą widzimy dalej, właśnie takiej teraz lecimy dronem, czyli ulica Komendantów II Wojny Światowej połączy się ze Stanisława Staszica, mniej więcej w tym miejscu, gdzie jest to wycięcie pomiędzy drzewami. Jakoś tutaj jest planowane te
podłączenie i podpięcie. Następnie po drugiej stronie będzie to nowe skrzyżowanie, które się całkowicie połączy Władysława Reymonta z Bartosza Głowackiego. Czy będzie tam sygnalizacja świetna? Raczej na pewno, bo będzie to duże skrzyżowanie, tym bardziej, że będzie tutaj wyjazd bezpośrednio z tunelu. No i właśnie w tym miejscu będzie skrzyżowanie i dalej prosto, tak jak teraz lecimy dronem, będzie mniej więcej połączenie przez skwer pamięci do Władysława Reymonta, który w tym miejscu się połączy z aktualnym przebiegiem ulicy. Także dosyć dużo zmian drogowych tutaj jest planowanych w trakcie tej budowy, ale nic dziwnego, bo jest to inwestycja w samym centrum Sulejówka. I tu po prostu dosyć gęsta zabudowa, nawet jeśli to są głównie w niektórych miejscach domki jednorodzinne i małe bloki. To jednak tutaj jest po prostu dosyć gęsto i mało miejsca, dlatego też to wszystko w ten sposób się połączyło. Nie do końca wiem, czemu przez samo to targowisko jest poprowadzona ta ulica, czy mieszkańcy Sulejówka nie będą tutaj dosyć głośno protestować, ale kto wie. Na razie nie mam informacji na ten temat, chociaż dajcie mi znać w komentarzach, bo na pewno część z Was mnie obejrzy, jestem ciekawy, co Wy o tym tunelu sądzicie. Natomiast przenieśmy się dalej do stacji Sulejówek Miłosna, gdzie powstaje parking P plus R. P plus R w tym miejscu jest jedną dla mnie wielką niewiadomą właściwie, bo mało jest informacji o nim w sieci. Ale postanowiłem, że mimo wszystko i tak nagram film na ten temat. No tak, jest oczywiście współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, będzie mieć 121 miejsc parkingowych i 64 miejsca dla rowerzystów. Znajduje się, tak jak tu widzicie, właśnie dosyć głęboko, znaczy na trzech piętrach. Na górze mamy piętro pierwsze, piętro drugie i... nie, przesadziłem z trzema piętrami. Piętro pierwsze, piętro drugie i bezpośrednio parter. No trochę już mi poniosło. Same dojście do parkingu P plus R jest całkiem wygodne, bo znajduje się bardzo blisko peronów stacji Sulejówek Miłosna, choć trzeba trochę na okrągło do przejść, bo trzeba dojść do przejścia podziemnego, które się znajduje na drugim krańcu peronów. Tu jak widzicie, tak to wygląda. Od tej strony będzie klatka schodowa i od drugiej strony, by można było wejść i wyjść. Tak wygląda w środku, całkiem pusty, no bo ja latałem w godzinę, kiedy już faktycznie nie było prac budowlanych, choć może ich nie ma w ogóle, tego nie wiem, bo byłem w takich godzinach, że po prostu nie widziałem tutaj nikogo. Tak się prezentuje, no całkiem ładny obiekt, widać, że jest już właściwie wykańczany, choć żadnych dróg dojazdowych do niego nie ma, natomiast będzie dosyć ciekawy, jeżeli chodzi o płatności. Będzie darmowy dla karty na mieszkańców z kartą mieszkańca Sulejówka, czyli dla osób płacących podatki PIT właśnie w Sulejówku. Taka ciekawostka. No i tak on mniej więcej się tutaj prezentuje. Same koszt tej inwestycji to jest ponad 19 milionów złotych. No i będzie on oczywiście tutaj dla pasażerów, aby mogli z niego spokojnie korzystać, oczywiście za drobną opłatą. Tak się prezentuje, natomiast na pytania, kiedy zostanie oddany do użytku, to właściwie te pytania muszę pozostawić w sekcji komentarzy, bo nie jestem w stanie tego wywnioskować z wszystkich artykułów, których szukałem. Wiem, że będzie parking, wiem, ile będzie miejsc parkingowych, że jest realizowany, że elewacja będzie pokryta zielonością, najprawdopodobniej ciekawą roślinnością, może jakoś to trochę zarośnie ten budynek, będzie napis oczywiście P plus R, parkuj, jedź mniej więcej. Natomiast to, kiedy będzie oddany do użytku, nie znalazłem tego nigdzie, więc dajcie mi znać w komentarzach, bo wy może wiecie trochę więcej. Także sekcja komentarzy, jeżeli chcecie tam znaleźć jakieś informacje. Natomiast na pewno niedługo, mimo wszystko, on będzie oddany do użytku, bo widać po nim i po stanie zaawansowania, że faktycznie budowa całkiem ładnie już się miewa mimo wszystko przy Kugońcowi, choć nie ma żadnej drogi dojazdowej, ale w środku już jest wykańczany, niedługo pewnie też będzie obszklony, jeżeli chodzi o klatki schodowe i wtedy się wszystko to połączy w jedną całość. Jak widzicie, peron jest bardzo blisko, ale niestety do peronu trzeba trochę dojść, bo tak jak powiedziałem wcześniej, przejście podziemne na perony jest tylko łącznie od drugiego krańca, więc trzeba się trochę nachodzić tutaj ulicami, przez dworzec przejść i wtedy można na spokojnie dojść tutaj. To było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Nad linią kolejową numer 2. Jeszcze w tym mniej więcej miesiącu może pojawi się jeszcze kolejny film na temat tego tunelu, który ma powstać w Rembertowie.
ale to jeszcze na spokojnie, bo muszę się przygotować, zebrać wszystkie informacje i wtedy pojawi się dopiero materiał, a kolejny film jeszcze nie wiem gdzie będzie, jutro. Cześć!